Witam Was bardzo gorąco w Kielcach, gdzie znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu, a mianowicie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego będzie się działo i myślę, że jest to obowiązkowy checkpoint dla każdego mężczyzny, który nie tylko kocha militaria, ale jest ciekawy nowinek technicznych. W tym momencie znajdujemy się w PZL Mielec, na stoisku PZL Mielec, a za mną Black Hole, ten legendarny śmigłowiec, który co ciekawe jest produkowany w Polsce. Często mamy w głowie takie, wiecie, mityczne informacje, że w Polsce to się nic nie produkuje, w ogóle jest katastrofa i tu się nic nie dzieje w tym kraju, a rzeczywistość pokazuje zupełnie co innego. Co ciekawe, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do zwykłych śmigłowców, to wiecie, że to są konstrukcje lekkie, ale ta bestia za mną na pusto waży 5000 kg, a jeżeli ją doposażymy, uzbroimy, bo mamy wiele konfiguracji, to Wam za chwilę pokażę, no to masa wzrasta do 10 ton. 10 000 kg potrafi ważyć taki śmigłowiec i co ciekawe, może on pełnić wiele funkcji, nie tylko tych bojowych, ale również ratownicze. Nie zmienia to jednak faktu, że pokażę Wam teraz kilka detali, które mnie, szczerze powiedziawszy, no tak zamurowały, zaraz się zgrzałem. Tu jest w ogóle bardzo ciepło, bo słoneczko i wiecie, nie zmienia to jednak faktu, że jak podchodzicie do takiego sprzętu, to mówicie, wow, to jest coś naprawdę pięknego, bo zwykle je widzimy gdzieś tam, gdzie sobie fruną, a nie tak blisko, że możemy je dosłownie dotknąć. No to co, pokażemy. Najpierw wnętrze, chodź Kasper bliżej. Zwróćcie uwagę, że mamy, to jest jedna z kilku możliwości konfiguracji pojazdu. Akurat tylna część jest zagospodarowana dla 8 pasażerów, ale to nie wszystko, ponieważ jest też część przestrzeni, której Wam co prawda nie możemy pokazać, ale uwierzcie mi, że tam się dużo dzieje i jest na co popatrzeć. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy możliwość pokazania tylko pewnych przestrzeni, więc moje informacje też będą związane akurat z tą przestrzenią. No i zwróćcie uwagę, że tutaj jeżeli chodzi o wykończenie, to nie znajdziemy tu, nazwijmy to klasy premium, ale znajdziemy przestrzeń, która jest będzie stabilna. Zwróćcie uwagę, szorstka taka podłoga, bardzo przyczepna, pozwala na to, że jak wbiegacie, wiecie, but w błocie, w syfie i tak dalej, to stabilnie wchodzicie do kabiny. To jest mega ważne po to, żeby się nie poślizgnąć i nie pojechać do przodu, a tutaj wkraczacie szybko i dynamicznie. Dodatkowo fotele, które no, są składane, zwróćcie uwagę. Więc jeżeli potrzebujemy więcej przestrzeni, to wbijacie szybko, dynamicznie i możecie szybko zapiąć pasy czteropunktowe, tak jak w samochodzie wyścigowym. Kto kojarzy temat, ten będzie wiedział doskonale co i jak. Ja akurat wywodzę się z automotywu, więc wiele rzeczy kojarzy mi się dokładnie z tamtej przestrzeni. Jeżeli chodzi o część górną, tutaj mamy wiele punktów mocowania, które pozwalają na to, żeby skonfigurować śmigłowiec wedle własnej potrzeby. To tak jak wiecie, wbijacie do samochodu marki premium i konfigurujecie go. Dokładnie montujecie to, co chcecie, jak chcecie, po co chcecie. I tak też jest w przypadku śmigłowców, nie? Prosty temat. Wrzucacie, nazwijmy to ładnie, konfigurator i nagle się okazuje, że z jednej strony może to być śmigłowiec, który widzimy i wygląda bardzo podobnie ratowniczy, a taki, który wygląda bojowo. Więc jest naprawdę ciekawie. Zaraz pójdziemy na drugą stronę, gdzie pokażę Wam linę, a także wyciągarkę. Ten, kto kojarzy pojazdy wszelkiej maści, to niczym go to nie zaskoczy, nie zmienia to jednak faktu, że dużo jest takich niuansów, które nie zobaczymy z dalekiej przestrzeni. Na przykład tutaj również znana z offroadu szekla, która pozwala szybko zamocować na karabinczyku czy żołnierza, czy, że tak powiem, coś innego i być zabezpieczonym podczas wszelkiej misji. Dodatkowo no, cała mechanika wygląda bardzo imponująco i kurczę, wiecie, mam takie też przeświadczenie, że Polska no to jest jak jest, ale jak zobaczycie taką maszynę z bliska, to jesteście dumni, że jesteście Polakami, bo robicie naprawdę bardzo fajne rzeczy i człowiek idzie na studia i pyta, co po studiach? Dzisiaj z Kasprem na ten temat rozmawialiśmy i nagle się okazuje, że możecie robić takie fajne rzeczy przy takich fajnych maszynach. A odnośnie konfiguracji, bo się zapędziłem do tych patriotycznych tematów, to chodźcie, pokażę Wam tutaj na bok, przejdziemy. Jak można skonfigurować kabinę? Na wiele różnych sposobów, bo tak jak mówiłem, podejdź proszę bliżej, mamy ewakuację medyczną, mamy również zestaw poszukiwawczo-ratowniczy, a także transport ludzi. Więc jak widzicie, jeden śmigłowiec, wiele konfiguracji i możliwości i parametrów. Ale chodźmy jeszcze naprzód, tylko teraz musisz to zrobić bardzo sprytnie, bo pokażę Wam głowicę, która ma też wiele zastosowań. Tutaj akurat szczegółów nie pokażemy. Nie zmienia to jednak faktu, że taki śmigłowiec można przygotować na wiele różnych sposobów, więc aż mnie dreszcze przechodzą, jak sobie wyobrażam, jak ci piloci tam siedzą skupieni i dzięki tej głowicy mogą dosłownie czynić cuda. To jednak nie wszystko, śmigamy dalej, tylko też ostrożnie z kadrem.
to jest to, o czym Wam mówiłem, prawda? Czyli i wyciągarka, taka można powiedzieć trochę znana z offroadu, a jednak nie do końca, bo zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. Made in USA. Wygląda imponująco? Nawet bardzo. To nie wszystko. Zwróćcie uwagę też na część tylną. I ja znowu porównuję do tych zwykłych śmigłowców, gdzie wiecie, to wszystko jest takie lekkie i delikatne, a tu jest takie, że robi wrażenie. I to jest naprawdę kawał solidnego szpeja, a nie tam takie, wiecie, pitu-pitu. To jednak też nie wszystko, bo zwróćcie uwagę, mówiliśmy o różnych możliwościach i konfiguracjach. Tutaj też jest tego całkiem sporo. I ratownictwo, i też inne zastosowanie. Dajcie znać w komentarzu, czy wiecie, do czego ten zestaw służy. Także czekamy na Wasze info, co i jak, bo wygląda solidnie, ale też wygląda na to, że można szybko ten zestaw złożyć, rozłożyć i przetransportować tam, gdzie potrzeba. Na koniec chodźmy do części tylnej, bo jest imponująco pod każdym względem. I powiem Wam, że na mnie to robi naprawdę duże wrażenie, zwłaszcza, że gdzieś tam mamy przeświadczenie, że Polska jest jaka jest, a przyjeżdżacie na targi do Kielc i widzicie, że takie coś robią nasi rodacy. Także jeżeli szukacie więcej informacji, to tam PZL Mielec odwołujemy, a całej ekipy serdecznie gratuluję, bo wygląda to kosmicznie, albo odlotowo, tak bardziej brzmi. Idziemy dalej. Moi drodzy, Scania 8x8 i to nie byle jaka, bo jest to Scania, która posiada opancerzoną, o kurczę, jakie to twarde i grube, opancerzoną kabinę. Więc jeżeli chcecie jechać w bój, ale chcecie być kuloodporni, no to taka kabina będzie idealnym rozwiązaniem. Kacper, zobacz, jakie te drzwi są ciężkie. Co ciekawe, sama kabina waży 4 tony, a pojazd 14 600 kg. W wersji podstawowej. Ale dobra, my jak wiemy już co i jak, to zwróćcie uwagę. Te drzwi są kosmicznie grube. Możemy wejść na górę, a wchodzi się to chyba tak. Mniej więcej. Opa! I już wchodzimy. W środku? No, przyznam szczerze, surowa, ale tak jak trochę w Suzuki Jimny. Jest to, co najważniejsze. I mamy elektronikę, mamy również regulowane lusterka elektrycznie. Mamy otwierane szyby. Właśnie tak tu rozkminiam. W ogóle jakie fajne zamknięcie. Tu. Chodź bliżej, pokaż, tak vlogowo to nagrajmy, żeby nie absorbować tutaj później za dużo czasu montażyst. Jest tutaj dosyć ciekawie. Schowki, nie schowki, w ogóle zobaczcie, jak ma obudowaną głowę kierowca, że jak wiecie, wjedzie na jakąś minę, nie daj Boże, to jego głowa nie odleci nigdzie, tylko jest tutaj bezpiecznie zabudowana jak w fotelach kubełkowych. W ogóle co ciekawe, fotele kubełkowe przecież nie mają homologacji drogowej, a ten fotel, no ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo na froncie homologacja jest potrzebna? No chyba nie, ale w drugą stronę taki pojazd po drogach może jeździć. Pod nogami bardzo ciekawa kuweta. O, mikrofon się wykrzywił, już będzie lepiej. Ciekawa kuweta. Jak możesz, jak sięgniesz, to pokaż. O, tu. Więc błoto się nie wylewa i jest taka bardzo przyczepna, bym powiedział. No wygląda to, Wam powiem, grubo. Bardzo grubo. Ha, nawet lampka do czytania albo nawigowania, jak GPS nie chwyta. Albo do jakiegoś zupełnie innego zastosowania. Tak jak Wam wspomniałem, tą kabinę można wymienić w 4 godziny. Masa 4 tony. Nieźle. Naprawdę robi wrażenie. W ogóle to jest wszystko takie pancerne i bardzo mi się podoba. Jest też, wow, w ogóle, dawaj, jak możesz z kamerą tutaj, bardzo bym Cię prosił. Przełączniki do sterowania napędami, wyświetlacz, nawigacja też jest. Bajka, a tutaj przestrzeni też nie brakuje. Chodź do środka. Ja chodzę, Ty strzelasz. Trzymam kamerę. Nie wiem, czy ona nie poleci. Nie poleci. O, chodź Kacper. Tutaj mamy dosyć ciekawie, bym powiedział, więc pod tym względem też możecie przygotować swój pojazd niezależnie do tego, jak potrzebujecie. Ty teraz rozkminiłem, co tutaj się dzieje. Patrz, stary. Normalnie jak w czołgu. Ciekawie jestem, czy adaptacyjnie można jakąś wieżyczkę zamontować. No. I strzelać, dokładnie tak. I jest też zestaw do łączności, co ciekawe, takie złącze jak w auto sportowe. Takie najwyższej jakości. Także widać, że tutaj też nie oszczędzali na detalach. I dodatkowo, no możliwość zabudowy. Fajne wyciszenie, patrz jaka gąbka. Komfort. I to wszędzie jest ta gąbka, zobacz. Tu. O, bym się wywrócił. Tu szyny dodatkowo montażowe też pod inne elementy. Budzi respekt. Nigdy nie byłem w takim pojeździe, więc jaram się jak dziecko, pokażę Wam jeszcze tył. Lecimy dalej, moi drodzy. A jest dokąd lecieć, bo przed nami, hop, tylna część,
Jezu, jak tu się wchodzi? Hop, 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 może nie spadnę. Wchodził. O! Jakie odkrycie. Opsa! No i jestem u góry. Tu co prawda kamery nie damy, nie zmienia to jednak faktu, że powiem wam szczerze, jest na co popatrzeć. I wygląda to mocno. Naprawdę mocno. Różne mocowania, różne kotwiczenia, szyny montażowe. To w ogóle szybko nagram telefonem, żeby nie robić zbyt dużej ilości przebitek. Ciach, ciach, ciach. Właśnie znajduję się na kabinie w Kani. Jestem na targach Kielce, tu jest Black Hawk, a tutaj mamy pojazd, który waży 14 ton. Co ciekawe, ta część przednia waży ponad 4 tony i jest w pełni demontowalna, jest kuloodporna, a tu ma włas, gdzie można zamontować jakieś cuda, dosłownie. Akcesoria montażowe tu też są, więc można ruszać w plener. Drzwi kuloodporne, wszystko kuloodporne. Kacper, podoba ci się? Bardzo. No, czuję się po prostu jak duże dziecko w takim niesamowitym placu zabaw. Przyznam szczerze, że pojazd na żywo robi bardzo fajne wrażenie. Miałem okazję być na dachu, obejrzeć kabinę i zobaczyć wszystko, co tu się dzieje. Idziemy dalej, ale czuję się jak taki mega zajawiony Polak, który jest na wielkim placu zabaw i może to wszystko obejrzeć, zobaczyć, dotknąć. Żałuję, że na studiach nie mieli takich zabawek, bo chyba bym poszedł w innym kierunku niż jestem obecnie.